Mamy godzinę 8:15, 21 czerwiec. I cóż, przejdźmy do aktualnej analizy rynku. Zacznijmy od wykresu w skali dziennej FW20, tak? Wykres kontraktów terminowych. I cóż można powiedzieć na ten moment? Ja, tak osobiście, oczywiście przygotowałem Wam więcej wykresów, ale spójrzcie na ten teraz, tak? Tą aktualną sytuację. W mojej ocenie, w oparciu o to, co widzę na wykresie, jeszcze na pewno bym nie zajmował pozycji do dołu. Dlaczego? Bardzo prosta przyczyna, tak? Tutaj, ta w tych dwóch świeczach, w dwóch świeczkach, 3/4, tak? Opór na 3/4 świecy, co stanowi w tym wypadku o sile zdecydowanie, a nie o spadku. A dlaczego mówię o jakichś zwrotach, o sytuacji, że na razie bym się nie pakował do dołu? O tym powie Wam już kolejny mój wykres. Tutaj pokusiłem się wejść w kompetencje Mariusza i pobawić się analizą w oparciu o astrologię finansową, te wszystkie planetki i tak dalej, jak to funkcjonuje na giełdzie, daty zwrotu. Porobiłem sobie troszeczkę wyliczeń i wyszło mi takie bardzo fajne. Znaczy, wyszła mi po prostu wczorajsza data, tak? Na 20 czerwca, w mojej ocenie. Znaczy, w mojej ocenie, wyszło nam ponad 5 liczb, co już stanowi jakiś tam jakby możliwość albo zakreślenie możliwości o tym, że może być zwrot na rynku. I oczywiście w jakiejś tam części można brać to pod uwagę, ale dlaczego sięgnąłem po tą analizę w oparciu o astronomię finansową? Ponieważ w momentach, kiedy na rynku nie ma tak de facto sygnałów ani w jedną, ani w drugą stronę, tak, że o co mi chodzi? Zwróćcie uwagę, że tutaj idziemy bardzo mocno do góry, tak? Tutaj ładnie luka do góry. Potem mieliśmy ten okres wygaszania kontraktów, tak? Czyli przynajmniej ja wyszedłem z pozycji, bo miałem otwarte na jeszcze starej serii. No i teraz szukałem możliwości zakupu albo w jedną, albo w drugą stronę, tak? Trzeba było rozpatrzeć na nowo całą sytuację rynkową. Dalej uważamy, że jest to jakaś tam korekta, a nie jakiś tam ruch w szerszej skali. To też zwyczajnie szukam jakiegoś momentu. Jedną właśnie z wielu takich rzeczy albo form analizy, która może określić moment zwrotu na rynku, jest właśnie astrologia finansowa. I dlatego też pokusiłem się o tę analizę. Tylko, że astrologia finansowa z jednej strony, a technika z drugiej strony, tak? To, co Wam powiedziałem na samym początku, 3/4 świecy. A więc na ten moment, w tej perspektywie, jeszcze bym na pewno nie zajmował pozycji. Mimo iż pięć różnych miejsc pokazuje mi właśnie tą datę 20 czerwca. Ale przechodząc już na wykres w skali godzinowej, coś zaczyna się jakby klarować, tak? A nie tyle w skali godzinowej, co w niższych skalach, bo właśnie można spojrzeć na to z tej perspektywy, to jeszcze, no dobra, mamy trend w cudzysłowie horyzontalny, tak, bo tutaj już jakby na tym szczycie widać, że jakiś tam zrobiło nam się jakby mały przedział punktowy i ruch w tym przedziale sukcesywnie się porusza z małymi wybiciami w jedną albo w drugą stronę, ale jednak ten przedział jest jakby respektowany. Ale żeby to wszystko zbić w jeden jakiś ład, dojść do ładu i składu, poszukałem troszeczkę bardziej. I żeby Wam pokazać, co znalazłem, przejdźmy na wykres w skali 15-minutowej. Już nasza ulubiona formacja. 1, 2, 3, 4, tak. W mojej ocenie, w oparciu o tą formację, na poziomie 2193 punkty można było się pakować na rynek. To jest oczywiście moje prywatne zdanie i co
jak zwykle zresztą, to co będziecie robić u siebie, to jest wasza indywidualna sprawa i wy decydujecie. Z tym, że jest tutaj już jakaś tam formacja, która w ostatnimi czasy bardzo fajnie funkcjonuje. Ona bardzo pięknie daje sygnały do zajmowania pozycji. Tylko, że przy okazji tej formacji chciałem wam pokazać pewien dylemat, przy takim wczoraj stanąłem, ponieważ ta formacja jest. Tutaj ona jest niezaprzeczalnie. Zobaczymy, czy dzisiaj zostanie przez rynek potwierdzona. Fakt, sygnał do zajmowania pozycji był już wczoraj. Tylko znowu musimy się cofnąć do hierarchii ważności wykresu. Tak? Wykres w skali godzin, znaczy w skali dziennej, pokazuje nam mimo wszystko nadal siłę, tak? Bo jeśli sobie weźmiemy nawet wyższe szczyty i dołki, tutaj w tej perspektywie, nie mówiąc już o luce, nawet wam to zaznaczę, tak? Tu mamy lukę i dalej idziemy. Wyższe szczyty i wyższe dołki, tak? I cały czas, jak sukcesywnie to jakby, no cały czas mamy wyższe dołki, tak? Data zwrotu pokazuje nam, że wczoraj faktycznie mógł być zwrot. Wykres skali 10 minut, 15-minutowej, bo on ładniej tutaj wygląda. Oczywiście na skali 10-minutowej również to widać. Na skali godzinowej też, jakby się człowiek starał to patrzeć, to mógłby to dostrzec. Aczkolwiek, tak jak mówię, no nic na siłę, tak? Ładniej wygląda to na skali 15-minutowej. I tego na tym się będę skupiał. I tutaj można rozpatrzeć właśnie to, ten moment do zajmowania pozycji. I to jest chyba takie jakby to, co właśnie głównie chciałem wam pokazać, tak? Czekaliśmy na ten ruch. Cały tydzień był zdecydowanie nudny, przynajmniej w mojej perspektywie, tak? Ja specjalnie nie szukałem na siłę pozycji, tak? Ruch jest wykreowany. Można było się starać gdzieś dokupić, aczkolwiek za każdym razem wydawało nam się, że rynek może nas po prostu wytrzepać, tak? Bo z każdego tego momentu było prawdopodobieństwo, że będzie ruch korekcyjny, tak? W jedną czy w drugą stronę, który będzie pokazywał i starał się określić, co może się wydarzyć na rynku. Teraz ten sygnał jakiś tam nadszedł. No i cóż, no i dzisiaj. Czego się spodziewam? Wydaje mi się, że w oparciu o tę formację można zająć zyskowną pozycję. Nie wiem, jak się otworzymy. Może to być luka, może być to gdzieś przy tych poziomach, ale myślę, że w oparciu już informacja o to, że jest taka formacja, pokazuje i daje określić jakiś moment wejścia i ewentualnie zajęcia pozycji z niewielkim stopem. Tutaj przedział tego stopu ja bazuje w granicach, ewentualnie w mojej ocenie, połowa tego czarnucha, maksymalnie, żeby się przekonać o tym, czy ta formacja zafunkcjonuje tutaj powyżej tej świeczki, jeden punkcik, ewentualnie dwa. Aczkolwiek ta formacja charakteryzuje się tym, że jeśli już zostaje ona wybita, to bardzo rzadko się zdarza, żeby, znaczy nie wybita, tylko jakby jest respektowana, to bardzo rzadko się zdarza, żeby cena powróciła powyżej tego niebieskiego, tak, tego miejsca wybicia. Co rynek pokaże? Zobaczymy. Ale nadal traktujemy inwestycje jako spekulacyjne i krótkoterminowe. Chyba, że będzie dobry już kapitał zarobiony na niej, to można pomyśleć o przetrzymaniu przez nas. Pamiętajcie o hierarchii ważności wykresów. No i chyba na ten moment z mojej strony to wszystko. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście po prezentacji. O kurczę, słuchajcie, nie wiem, czy Mariusz mi zniknął. Chłopaki pozasypiali i będą udawać, że nie mogli wejść. Oczywiście żartuję. Słuchajcie, póki nie ma Mariusza, bo tutaj też Mariusz dla was przygotował prezentację i na pewno chciał coś powiedzieć. A więc póki nie ma Mariusza, to jeśli macie jakieś pytania do mojej prezentacji, to oczywiście służę. A więc tak, jaki może być zasięg ruchu w dół z formacji 1? Nie wiem, nie jestem w stanie jednoznacznie to określić, aczkolwiek w mojej ocenie mocnym wsparciem, znaczy tutaj powiem wam szczerze, no bardzo, bardzo prosta technika, tak, stąd Fibonacciego dotąd, 0,382 do 0,618, jeśli 0,382
i tyle. W zasadzie, jeśli 0,382 to będzie świadczyło o jakiejś tam sile rynku. Jeśli będzie to więcej, no to zejdziemy głębiej, tak? Zdecydowanie bardzo mocnym poziomem rynkowym jest ta luka. Ale może być tak, że ten rynek będzie nam się po prostu szarpał. I tutaj, tak jak mówię, no jaki maksymalny, nie wiem, ale warto jest zastosować technikę podążania za trendem i pracy ze stopem, tak? Czyli zajmuję pozycję, a potem zwyczajnie pracuję z limitem stop. Czyli każdy strzyk, każdy dołek i tak dalej, to wszystko respektuję, rozpatruję i tyle, nie? Tak mi się wydaje, bo zakładać, że akurat zrobimy tyle czy więcej, to szczerze nie wiem. Zwyczajnie nie wiem. Tym bardziej, wiecie, tak jak mówię, nie mamy tego wiatru w plecy, tak? To, co zawsze Wam staram się przekazać i czego zostawiam się, żebyście sobie to zakodowali, żeby zawsze respektować ten ogólnie panujący trend na rynku, tak? Tutaj widzicie, cały czas mamy niższe szczyty, niższe dołki. W jakiej perspektywie byśmy nie patrzyli. Tutaj zaczyna nam się już coś klarować. Mamy lukę i tak dalej. I dlatego też musicie bardzo mocno rozpatrywać to, tak? Ja wczoraj też, no, ja siłą rzeczy, no to już wczoraj dostrzegłem, tak, tą formację 1, 2, 3 z wieczora, w trakcie sesji jeszcze, ale też nie zajęłem pozycji, mimo że był mocny sygnał, ponieważ tak mówię, hierarchia ważności to jest jedna kwestia. Po drugie, mam świadomość tego, że w każdym momencie może być znowu powrót, tak, i to będzie traktowane jako 1, 2, 3, 4, 5, tak. Skala 10-minutowa na pewno nie jest w stanie przeciwstawić się skali wyższym, ale zawsze zaczyna się od czegoś małego, tak? Każda zmiana na rynku, zwróć uwagę, zaczyna się od czegoś małego. Fajnie jest to wychwycić, wykorzystać i tyle. Odpowiadam na pytanie Grażynki. Wejście 2193 można było. Na przedziale 2193-2191 z limitem 2197. To taki najkrótszy limit stop, jaki można już logicznie, w oparciu o to, co ja badam i sprawdzam, zostawić. Mamy otwarcie rynku 2180. Słuchajcie, nie kupować na hura. Znaczy, kurde, pamiętajcie, że to, co Wam mówię, to są tylko moje spostrzeżenia, tak? Nie możecie tego traktować jako informacji inwestycyjnej, tak? Czy porady inwestycyjnej, tak? To są moje spostrzeżenia, co Wy z tym robicie, jest Wasza sprawa. Ja po prostu tak widzę rynek. Tak w roli uzupełnienia dla osób, które są być może pierwszy raz. Przede wszystkim, jak teraz mamy otwarcie na 180, nie pakować się, bo rynek da się zapakować. Spokojnie, tylko po prostu musi. To jest ten okres, w którym trzeba po prostu zwyczajnie posiedzieć przed wykresem i popilnować rynku, tak? A tutaj jeszcze chciałbym się odnieść do linków wklejonych przez Łukasza. Właśnie je tak rozpatruję, tak? Geometria spoko. Aczkolwiek, jeśli mogę oczywiście w tej kwestii się wypowiedzieć, chodzi mi o tą geometrię, którą zamieściłeś. Czekajcie, zaraz jeszcze wejdę na ten obrazek. W szerokiej skali oczywiście ten poziom 0,618 jak najbardziej fajnie to funkcjonuje. No i ten poziom. Zaczekajcie, nie wiem skąd. Już widzę. No. Tak, w pewnej kwestii oczywiście jak najbardziej to funkcjonuje, ale chciałbym też nakreślić poziom 0, znaczy 1,600, 181,8% i 0,382%, tak? Tam również była podobna sytuacja, tak? Rynek zrobił to świeczkę. Niby.
niby z tym, znaczy z dużym knotem na górze, z dużym wąsem, a potem następna kolejna świeca, tak to mówię o tej świeczce po luce zaraz, a potem kolejna świeczka wybiła ten poziom, a więc sama taka geometria składająca się z dwóch poziomów, bez jakiegoś tam szerszego spojrzenia, nie jest aż tak mocnym sygnałem. Druga kwestia, wierzchołek ostatniego objęcia. Tak, ja też to formację kiedyś sobie opracowywałem, w sensie takim, czy na temat jej skuteczności, tak, czy to funkcjonuje, czy nie funkcjonuje na giełdzie. W mojej ocenie, ja tak szczerze, średnio się na nią zapatruję. Tak? Nie robiłem takich wnikliwych badań typu, że 60% zadziałała, a 20% nie zadziałała i tak dalej. Raczej po prostu ze zwyczajnych spostrzeżeń okołorynkowych i tego, co po prostu zwyczajnie miałem okazję doświadczyć, ja na nią się zapatruję zwyczajnie mówiąc średnio. Wszyscy zamilkli. Obserwacja rynku. 1182. Spoko, to jest to, co Wam tutaj rysuję kolorem czerwonym, tak? Otworzyliśmy się dynamicznie, niewykluczone, że będzie jakieś podejście, aczkolwiek w pewnym momencie będzie trzeba też rozpatrywać inaczej tą pozycję. Tak, dokładnie. Wiadomo, to jest tak z tymi ruchami, wszystkimi na giełdzie, trendowymi czy nietrendowymi, czy ogólnie w kontekście, że faktycznie im więcej się czeka, tym więcej jest potwierdzeń. To mogę Wam tak powiedzieć już z własnego doświadczenia. To czekanie też wcale nie musi być negatywnym czymś dla prawdopodobieństwa. Tak, traktujcie czekanie na swoje pozycje i na takie odsłanianie kart przez rynek, że każda kolejna świeca, aha, potwierdza nam, tak? No wiadomo, że potwierdzenie formacji 1, 2, 3 będzie, kiedy 50 punktów zjedziemy w dół, tak? To już na pewno będzie fajne potwierdzenie formacji 1, 2, 3, z tym, że ta formacja już dla nas nie będzie miała sensu, bo zwyczajnie tych 50 punktów już nie zarobimy, tak? To jest jedna kwestia, ale też w pewnych sytuacjach takie potwierdzenia trzeba i należy. Znaczy, należy traktować zawsze, ale można w pewnych sytuacjach traktować je jako dodatkowe ubezpieczenie, tak? To jest to nasze ubezpieczenie trafności naszego spostrzeżenia rynkowego, w sensie takim, że po prostu nie zajmując pozycji, tracąc punkty ewentualnego zysku, to jest nasza jakby zapłata za ubezpieczenie, czyli właśnie czekanie na zwiększenie prawdopodobieństwa, tak? To wszystko się ładnie zawiązuje ze sobą, oplata i jest jakby techniczny, czasami nawet techniczne jakby wskazane, żeby pewnych elementów od razu nie wykorzystywać, tak? Ale to, jak mówię, to jest już jakby indywidualna jakby zależność od rozpatrując w każdej jednej sytuacji rynkowy.